Zarówno prezydent, jak i wszyscy urzędnicy, w tym wiceprezydenci, odpowiadają na pytania radnych, a w dyskusji, wtedy kiedy jest udzielany głos i są poproszeni o ten głos, wtedy można tego głosu udzielić. I proszę mi nie mówić, że jestem odpowiedzialna tutaj za atmosferę wzajemnego zrozumienia. Proszę to przekazać panu prezydentowi Owczarkowi, bo jest chyba mistrzem w burzeniu tej atmosfery. Jeżeli pani prezydent ewidentnie nie weźmie dzisiaj, tak uważam, udziału w obradach, pan radny Tadeusz Markiewicz, bardzo proszę. Szanowni państwo, na pytanie, jaka zdaniem pani prezydent ma być współpraca, obawiam się, że ta współpraca ma polegać tylko na bezrefleksyjnym zatwierdzaniu kolejnych zmian w budżecie. Ja się z taką sytuacją nie chcę zgodzić, a w sytuacji, o której mówię, czuję się wręcz oszukany. Nie wiem, jak państwo będziecie podchodzić do tych zmian przedstawianych dzisiaj. To są kolejne, praktycznie co sesja są te zmiany dokonywane. I zarówno zakres rzeczowy zgłoszony przez radnych, jak i przeznaczone środki na poszczególne cele są zupełnie inne na koniec roku niż zaplanowane w budżecie. A zatem rola radnych jest marginalna. Mamy tylko zatwierdzać to, co zostało ustalone przez panią prezydent, pracowników Urzędu Miasta. W związku z tym nie będę głosował za przyjęciem tych zmian w budżecie. A proszę państwa, w sprawach różnych mamy także odnieść się do sytuacji spółki PGE. Też bezrefleksyjnie zagłosowaliśmy jako Rada za połączeniem spółek Sanicom i PGE. I miało być pięknie. Pamiętacie państwo uzasadnienia, jakie były? Oparcie o różne autorytety. Jeżeli dalej mamy tak bezrefleksyjnie działać, to ja się z tego wypisuję. Dziękuję. No jeśli pani prezydent i tak naprawdę prezydenci no nie uczestniczą tak w tych obradach, to my nie mamy obowiązku przyjmować tej uchwały, bo widocznie no, pani prezydent nie zależy tak, na tych zmianach w budżecie. No, zrealizuje i tak, co będzie chciała. W związku z tym ja uważam, że jeśli nie ma pani prezydent, powinniśmy zrobić przerwę w obradach do czasu, do kiedy pani prezydent nas poinformuje, że jest gotowa przyjść na sesję, żebyśmy uzyskali odpowiedzi konkretne. I my przyjdziemy wtedy, kiedy będzie trzeba. Natomiast to pani prezydent ma się zdecydować, kiedy ona przyjdzie i będzie do naszej dyspozycji. Dziękuję, to jest bardzo rozsądny wniosek, zwłaszcza, że proszę państwa, jesteśmy później przed sprawami różnymi, gdzie zapowiedzieliśmy, że chcieliśmy rozmawiać o bardzo trudnej sytuacji w PGM-ie. Ja rozumiem dyskutować i powiem też, doskonale państwo wiecie, że i pani radny Pierzcha, pan to również doskonale wie, że tutaj nie chodzi o unikanie dyskusji czy unikanie dopuszczenia głosu. Każda wypowiedź prezydenta Owczarka jest atakiem i powiedziałam na poprzedniej sesji, że te ataki będą kategorycznie ucinane. I ta próba jego odpowiedzi, włączenia się w dyskusję, również była atakiem, co było słychać nawet bez udzielenia głosu panu prezydentowi. W związku z tym naprawdę dyskusję w stylu, że jakby się pani znała na procesach budowlanych, to by pani wiedziała, że trzeba pozyskać jeszcze dokumenty, bo takie padały stwierdzenia w takim duchu, tak? Może nie dosłownie, ale w takim duchu. Dokładnie tak, natomiast ja powiedziałam, to nie, że przepraszam, to nie jest, naprawdę poziom dyskusji. Uważam, że to, co dzisiaj się stało, ja nigdy, wtedy, kiedy pani prezydent chciała zabrać głosu i robi to, co trzeba oddać na określonym i właściwym poziomie, nigdy tego głosu ani jej, ani nikomu z pracowników nie odebrałam. Natomiast nie pozwolę na to, żeby prezydent Owczarek atakował nas tutaj, przedstawicieli mieszkańców tego miasta. Jeszcze chwileczkę. W związku z czym ja również uważam, że ten głos o przerwę jest bardzo właściwym głosem, zwłaszcza, że kolejne punkty, naprawdę i sprawy i problemy są niebagatelne. Powiedzmy sobie wprost, ponad 1 000 000 zł, tak?
straty w PGM-ie za pierwsze półrocze. Rozumiem, że zapowiedź poruszenia tego tematu w sprawach różnych mogła wywołać pewne napięcia. I być może, w wyniku tego taka nerwowa atmosfera, ale uważam, że może trzeba pozwolić, żeby to ciśnienie zeszło i wrócić do sprawy w odpowiedzialny, poważny sposób. Bo opuszczenie sali w sytuacji, w której prezydent Mariola Czechowska, wiceprezydent Ireneusz Owczarek sprawują nadzór nad spółką, która przez pierwsze pół roku zaliczyła ponad 1 000 000 straty, jest dla mnie trochę mi brakuje słowa, żeby to określić, bo ja mam parę pytań do pani prezydent. Jaki ma pomysł na PGM? Ponieważ dochodzą mnie głosy z grona pracowników PGM-u, że mówi się o zwolnieniach w PGM-ie. To są pytania, które chcielibyśmy tutaj zadać. I ja rozumiem, że zapowiedź tego tematu być może była przyczyną tej nerwowości, ale naprawdę, szanowni państwo, zachęcam do przychylenia się do wniosku pani Ewy Skorupy, który ja również popieram, o ogłoszenie przerwy w obradach, dlatego że jesteśmy w ostatnim głosowanym punkcie. Jeżeli pani prezydent zależy na dyskusji i głosowaniu uchwały, to uważam, że czas najwyższy, jeśli nie jest za późno, ale czas najwyższy, żeby radnych, pan prezydent Owczarek, radnych i mieszkańców miasta Bełchatowa traktował poważnie, bo ja bym do niego też miała kilka pytań w związku z tą spółką. Pani prezydent pokazała, jaki ma stosunek do mieszkańców Bełchatowa, których reprezentacja jest na tej sali. Opuściła salę wraz z rolnikami, nie chcą brać odpowiedzialności za to miasto. Dziękuję bardzo. Ja prosiłem panią prezydent kilkakrotnie. Chciałem ostrzec przed PGM-em 4 dyrektorów. 16,5, 12, nie wiem, nie pamiętam, ile tam jest, nie? Brali pieniądze, nic nie robili. Przyjeżdżali do pracy z Łodzi na pierwszą, a drugi już go nie ma, bo nie ma czasu. I nie miała do radnych czasu, żeby ich się spotkać, dać jej ten przykład, co się dzieje. I dziś się mówi, że zwalnia pana, tak było pisane, że zwalnia za nieudocznictwo pan prezesa, ale daje mu prawdopodobnie 60 tysięcy odprawy. Pytam się, to jeszcze za takie marnotrawstwo przedsiębiorstwa się, że dostaje nagrodę, no to przyjmijcie mnie za dyrektora, ja pójdę też i sprawdzę i będę miał to odszkodowanie. I zaś się pytam, pracę panią sprzątającym daje się 2 bloki, 12 klatek. Proszę państwa, tylko wejść, wystarczy, już nie mówię o robocie. 1300 złotych. To są kpiny z ludzi. A prezesom się daje takie pieniądze, które nic nie robią, nie przyjeżdżają, się śmieją za wszystkich. Pytam się, teraz mówimy o pieniążkach, to może, no poszło to na zarobki. Była pani, 4 dyrektorów było w PGM-ie. Prosiłem o panią, która nic nie robiła, była dyrektorem. Tak, on zwolni, do tej pory nie zwolniła, ale kasa szła. I dziś są tego skutki, że jest to tak, jak jest. To jest 1 000 000 złotych i teraz co mu powiemy, no zwalniać ludzi, tych, co niewinni, tak? Pytam się, jak zwalniać ludzi? Musimy jakoś to, uważam ja, zaradzić, żeby wspomóc się, ja to tak samo widzę, żeby tych ludzi nie zwolnić, żeby mi pomóc, żeby już zostali przy pracy. Dziękuję bardzo. Dla mnie jest to komedia. Nie pierwszy raz, jeszcze raz mówię, przez te 4 lata tutaj nawzajem sobie dokładaliśmy i nawzajem nie zawsze to fakt odpowiednio do siebie zwracaliśmy się, ale taki mamy klimat, jak to niektórzy mówili, i taką mamy sytuację. Dlatego jeszcze raz apeluję do pani prezydent, no, żeby nie pozostawała w tej sytuacji obojętna. Nie wiem, kto jej podpowiada takie rozwiązania. Śmiem się domyślać, ale na pewno nie są to dobre rozwiązania dla mieszkańców miasta, dla tego, co tutaj dzisiaj chcemy wspólnie rozmawiać i tak naprawdę rozwiązywać problemy dla ludzi, którzy na to czekają. Dzisiaj część osób czeka na hasła, bo idą różne informacje dotyczące redukcji zatrudnienia, redukcji kosztów,
To tyle, jaż tyle, bo no, partnera, z którym moglibyśmy wspólnie się zastanowić, brak i szkoda. Dziękuję bardzo. Chciałabym powiedzieć, że dla mnie nie do przyjęcia jest sytuacja, w której poprzez osoba, która sprawuje, ponosi odpowiedzialność z tytułu nadzoru właścicielskiego. Jest w spółce taka sytuacja, wychodzi i unika tym samym dla mnie odpowiedzi radnych na bardzo trudne pytania. Pamiętam dokładnie, przecież nikt z nas radnych, i chciałam tutaj nawiązać do słów, które padły dzisiaj na tej sali, nie pamiętam już kto to powiedział, że no, zwolniła pani prezydent tą czy inną osobę z takim czy innym, czy prezesa, czy wiceprezesa z takim czy innym uzasadnieniem. Ja sobie nie przypominam, żeby pani prezydent z kimkolwiek z radnych, ze mną przynajmniej, czy z radą, myślę o takich oficjalnych uzgodnieniach, uzgadniała, bo i też nie musi, z czego skrupulatnie do tej pory korzystała, obsadę personalną w spółkach komunalnych. Wręcz przeciwnie, pamiętam kiedyś słowa z jej ust, które padły, że to ona jest właścicielem, ona ponosi odpowiedzialność i ona decyduje, kogo zatrudnia. To, że dziś powie, że zwolni kogoś, bo ktoś źle pracował, to jest niewystarczające, bo ja pani radny Matyśkiewicz zanim miałabym, jestem też za udzieleniem pomocy PGM-owi, żeby było jasne, ale zanim będziemy tak znowu bezmyślnie głosować i przekazywać i tak dawać pieniądze, bo ktoś zawalił, to naprawdę chciałabym wiedzieć, gdzie został popełniony błąd, przez kogo, kto ponosi za to odpowiedzialność. I fakt, że komuś wypowiedziano umowę, bo się nie sprawdził, wtedy, kiedy mleko się wylało i w ciągu pół roku mamy generowaną stratę na poziomie ponad 1 000 000 zł, jest dla mnie za mało. I to, że tutaj dzisiaj nie ma prezydent miasta Marioli Czechowskiej, żeby odpowiedzieć na te pytania radnych, jest niesamowicie wymowne. Cokolwiek się wcześniej na tej sali zadziało, to jest ten moment, kiedy absolutnie pani prezydent tutaj być według mnie powinna. Zwłaszcza, że osoby, które zostały przez nią rekomendowane dzisiaj, mam nadzieję, do rozwiązania problemu i prowadzenia spółki zgodnie chyba już teraz z jej oczekiwaniami, to są osoby, które tak jak pan powiedział, nie wzięły się znikąd i one uczestniczyły wcześniej w procesie decyzyjnym, no bo nie unikajmy konkretów, no to jest pan prezes Magin, który był wiceprezesem. No więc ja chciałabym wiedzieć, bo na Komisji Budżetu, państwo tej wiedzy nie macie, ale członkowie, radni członkowie Komisji Budżetu mają nieco bardziej przytłaczającą wiedzę z posiedzenia Komisji Budżetu, no bo wiemy, z czego ten 1 000 000 się wziął. Tak, panie radny? Mamy taką wiedzę, bo to zostało powiedziane na Komisji Budżetu. W związku z czym rozumiem, tak jak powiedziałam, trochę próbuję zrozumieć tę nieobecność, bo jest to może sposób na to, żeby uniknąć powiedzenia na tej sali bardzo trudnych słów. Natomiast ja też dostaję informację, że w PGM-ie natychmiast po wyborach są przygotowywane znaczące zwolnienia. I to, co powiedział pan radny Karol Kowalski, koszty są duże, za duże, wynagrodzenia pracowników są żenujące. Pracownicy nie mają wynagrodzeń, mają wynagrodzenia takie, jak i mówi układy zbiorowe pracy, które są obowiązujące w spółce, w jednej, w drugiej, w trzeciej, te, które są nadzorowane przez panią prezydent. I nie doszukujmy się sytuacji, które nie mają miejsca. Znając historię spółek miejskich, wiemy o tym, że okresowe kłopoty w spółkach miały miejsce nie od dziś. Patrz, spółka MZK chociażby, o ile mi pamięć nie myli, skumulowana strata 1 000 000 zł. I ta sytuacja, która w tej chwili jest, nie jest sytuacją taką, która powinna poza wnioskiem, którego nie ma, nas zobowiązywać w jakikolwiek sposób do tego, żeby podejmować pochopne działania po to, żeby spółce pomóc. Panie Boże, chroń mnie od przyjaciół, bo z wrogami sobie poradzę.
Jest takie przysłowie. I nie próbujmy robić już zadymy w sytuacji takiej, gdzie nie ma ku temu powodu. I ja uważam, że pani prezydent i pan wiceprezydent, jeden i drugi, wykazali maksymalny poziom cierpliwości na te bezpardonowe ataki niektórych radnych, które były nieupoważnione, ja tak uważam. Bo budżet jest budżetem, miasto trzeba traktować jako całość, a nie partykularnie pod blokiem takim czy innym budować rzeczy, które są ważne. Ja uważam, że są ważne. Natomiast pani prezydent musi patrzeć na miasto całościowo. I w moim przekonaniu tak patrzy, a nie przez pryzmat zadowalania jednych czy drugich radnych, którzy zgłaszają i drążą temat w sposób nieupoważniony. To jest sytuacja niedopuszczalna, a pani przewodnicząca w tych sprawach nie kieruje się żadnymi zasadami. Ja już nie mówię o statucie. Udziela pani wielokrotnie w tym samym temacie głosu radnym, wielokrotnie, chociaż statut mówi, że dwukrotnie. Mało tego, dopuszcza pani do sytuacji, że głosuje się o PGM-ie, dyskutuje się o PGM-ie w punkcie dotyczącym budżetu. No na litość boską. Ileż można znieść tą sytuację? Jak daleko pani jeszcze się posunie? Sytuacja jest nie do przyjęcia. Mnie się podobał jeden wniosek, tutaj, który padnie na tej sesji, a jakiś czas temu. Dwukrotnie pani prezydent nie dostała absolutorium. Poczekajmy za 2 miesiące. To mieszkańcy Bełchatowa udzielą absolutorium pani prezydent. I skończmy może z tymi dyskusjami, z tym biciem piany, bo to jest naprawdę sytuacja nie na miejscu. I proszę traktować nas jako radnych i władze miasta, organ, który się nazywa prezydent, w sposób przyzwoity. Dziękuję uprzejmie. 1/3 pracowników zarabia minimalną krajową w PGM-ie. 1/3 pracowników i mniej więcej też taka ilość pracowników, gdzieś tam takie są głosy, że jest przewidziana do zwolnienia. I o to ludzie pytają i o to trzeba, i temu trzeba zapowiedzieć, i to trzeba wyjaśnić, czy pani prezydent ma taki zamiar, czy to przewiduje, czy ma jakiś pomysł na znalezienie wyjścia z tej sytuacji, ponieważ nie ma, z tego co nam powiedziano, tam nie ma żadnych działań, które miałyby tą spółkę wyprowadzić na prostą. A o tym, że spokojnie powinniśmy przyglądać się, jak to jest sprawowany tutaj ten nadzór właścicielski, to już, tak jak pan radny Markiewicz powiedział, zagłosowaliśmy za połączeniem Sanicomu i PGM-u i ten słynny efekt synergii, który miał być tak bardzo tutaj napędowy, jeżeli chodzi o atrakcyjność rynkową spółki, skończył się tym, że połączone przedsiębiorstwo przegrało przetarg na utrzymanie zieleni, tak? Dobrze pamiętam? Przegrało. Z tymi zasobami technicznymi, osobowymi, takie prężne, takie konkurencyjne, takie wspaniałe miało być i przegrało. Ja tylko mam takie, wie pani przewodnicząca, zdanie. Jeśli Wodkan dał pieniążki na dożynki, na wieś, dlaczego nie dał to do PGM-u? I byłoby to sprawa rozwiązana. Tam się rzuca, wieś się pokazuje na co, bo wybory są, trzeba tam dać. I no i tu jest, i koło się zamyka. Byłoby dobre, by tak Wodkan teraz wspomógł PGM, byłoby jasno. Dobrze byłoby. Brawo, i to by ludzie byli brawo, by się cieszyli. Dziękuję bardzo.